Witam serdecznie Was wszystkich, z tej strony Abelson. No i tak jak w poprzednim odcinku zapowiadałem, kontynuacja serii Blood Bowl Chaos Edition. W poprzednim odcinku zapowiadałem, że będę kontynuował tą kampanię, którą wcześniej rozpocząłem, no ale pomyślałem sobie, że nie będę szedł na skróty i razem z Wami rozpocznę nową grę. Po kolei wszystko opowiem. Także dla tych, którzy przetrwali króciutki poprzedni odcinek, ostrzeżenie, ten będzie o wiele dłuższy. Jest tu sporo do powiedzenia na ten temat samego rozpoczęcia rozgrywki. Także zabieramy się do roboty, zaczynamy grę. Single player, begin campaign. Naszą kampanię nazwiemy oczywiście A-Game. To już mówiłem o tym w pierwszym odcinku, mamy wybór trybu rozgrywki, oczywiście klasik dla prawdziwych planszówkowiczów. Tu jak widzicie, ja niezwykle mogę grać na easy, ale w tej grze jeszcze nie do końca wszystko panowałem. Jeszcze nawet na easy nie było mi zbyt łatwo, także może jeśli się da, to w trakcie rozgrywki zmienię ten poziom. Na razie jeszcze tak. Kampanię oczywiście nazwiemy A-Game, no i zaczynamy. Tu jesteście świadkami, poprzedni save, poprzednią kampanię usuwam. Jak widzicie, przenosi nas do interfejsu wyboru tutaj konfiguracji drużyny. Możemy wybrać nazwę drużyny. Jako że... chociaż może nie od nazwy zaczniemy. Wybierzemy najpierw rasy. Jak widzicie, już w tej edycji Chaos jest bardzo, bardzo dużo ras. No mi się już od razu podoba ta Chaos Dwarf. To są krasnoludy chaosu. Jak widać, mamy tutaj do wyboru w okienku większym mnóstwo różnych fajnych awatarów dla drużyny. I zobaczcie, co tu mamy. Piłka na rakiecie lecąca w kosmos. No to jest idealne logo dla nas. Zajawka kerbalowa nadal nie minęła. Chociaż mniej poświęcam czasu ostatnio tej grze, ale to nie smućcie się. Na pewno to będzie wszystko kontynuowane. Będą nowe rakiety. Wiem, że drużyna inżynierów ze Skynetu tam cały czas buduje. Na pewno mnie już prześcignęli o 100 lat świetnych, ale nie o tym ten odcinek. Odbijam od kerbali. No i jak już, że biorąc pod uwagę to nasze nowe logo, nazwę drużynę Chaos Rocket, czy razem? Może tak w sumie razem, Rocket Balls. I żeby was nie zmyliło, że to jest, chodzi o piłki na rakietach, prawda? To chodzi o to, że moja drużyna nie to, że jest chaosniczą, jest bardzo wybuchowa i ma jaja. Strój czerwony może być, wcale mi to nie przeszkadza, jak widać tutaj Team History, wprowadzenie do klimatu. Nawet mamy motto drużyny. Pięknie. No i zaczynamy kampanię. Zobaczymy, jak się potoczą nasze losy naszej drużyny. Jak widzimy, wszystkie tutaj na głównym ekranie dane mamy. Mamy pokazane wszystkie miejsca, gdzie rozgrywane są jakieś turnieje. Tu jest jakiś, prawda, link up. Potrzebny prestiż, żeby to odblokować. To nasza drużyna zdobywa później prestiż, nowych fanów i tak dalej. Zajaweczka jest dobra. W której części gry się odblokowuje? Tu w pierwszej akurat mamy dostępny tylko ten jeden turniej. Pokazane jest, jakie są zarobki dla pierwszego i drugiego, dla pierwszej i drugiej drużyny w turnieju. No i ile prestiżu dostaje pierwszy, ile ostatni. Temat jest taki, że oczywiście nie mam innego wyboru, jak wziąć udział w tych rozgrywkach. Zatem take part in competition. No i teraz przenosi nas na interfejs tutaj sezonu. Ale jak widzicie, wyskakuje nam od razu ostrzeżenie, że po prostu nie mam żadnych graczy. Zatem yes, przenosimy się na to menu, gdzie dostępni są gracze dla naszej drużyny. No i widzimy, ilu takich możemy mieć w drużynie danego typu. Oni się dzielą tam na łapaczy, biegaczy, obrońców i tak dalej. W tej drużynie no mam, widać, blokera, mam tu centaura, minotaura, hobgoblina. No i
I w drużynie jest 11 graczy. Na początek zaczniemy właśnie z 11. Potem wiadomo, można też ławkę rezerwową budować, bo o kontuzję to nie trudno. Jest niezła zadyma na boisku. Ale w tej chwili oczywiście tych, których możemy mieć, tu jest ich cena, to znaczy no wypłata. Także okej, okay. Dwóch minotaurów. Centaurów, przepraszam, minotaura mogę tylko jednego. On tam też będzie niezłą rozpierduchę robił, jest dość wielki. Gobliny, to są biegacze, ale najpierw może tych blokerów, zwykłych krasnoludów. Czterech. Też tu wezmę też max. Bo widzicie, na razie mam dopiero 9 zawodników, także pozostałych 3 to będą hop gobliny. Zostało mi tylko 50 tysięcy. Oczywiście tutaj cały czas możemy też inwestować w różne inne fajne rzeczy, o których teraz właśnie opowiem. Jak widzicie tu po prawej stronie, mamy poziom 4 dodatkowych umiejętności drużyny, że tak to nazwę. No i mamy reroll. To jest bardzo przydatna opcja, ponieważ w tej grze będziemy rzucać kośćmi. Będą cały czas testowane umiejętności zarówno graczy, jak i całej drużyny w niektórych przypadkach. No i wiadomo, jeśli ten rzut się nie uda, zawsze możemy przerzucić dzięki tej właśnie umiejętności. No ale to ona kosztuje 100 tysięcy, jak się nie mylę, czy nawet więcej, 70, także nie jesteśmy na razie. Dalej mamy pomoc medyczną, to jest też przydatna, często tu kontuzje wśród graczy krążą. Często jak już nie mamy nikogo na rezerwie, musi ktoś opuścić boisko, gramy wtedy w osłabieniu. No i dzięki wykupowaniu tych właśnie dodatkowych medyków, że tak to nazwę, będziemy mogli udzielać pierwszej pomocy tym graczom kontuzjowanym. Kolejną opcją są cheerleaderki. Im więcej ich mamy, tym lepszy doping dla drużyny, wiadomo, zawodnicy bardziej zmotywowani. A tak naprawdę wpływ mają głównie oni na to, że na początku każdej rozgrywki, każdej części meczu nawet, mamy takie eventy się pojawiają, no i właśnie wtedy często jest na przykład taki jakby pojedynek między drużynami, która ten event wykorzysta, powiedzmy tam jakiś przerzut dodatkowy czy coś w tym stylu. To zresztą w grze wyniknie, zobaczycie tutaj w tej serii wiele meczy, także myślę, że to wszystko będę w stanie pokazać. No i te cheerleaderki właśnie mają wpływ na to, że łatwiej nam te eventy wykorzystać i po swojej stronie rozpocząć tą rozgrywkę dzięki temu. Assistant coaches, oni też mają wpływ na niektóre eventy i ogólnie sterowanie drużyną. Widać, tu mam jeszcze fun factor. To też ma właśnie wpływ na początku i też ma wpływ na zarobki drużyny później przy wygranych meczach. Także też ciekawa opcja, 10 tysięcy tylko to kosztuje. Zacznę od tego, to jest taka inwestycja w przyszłość, od razu 3, jeśli mogę. To jak najbardziej, jak widać, gwiazdeczki nam tu podskoczyły. Ci liderki kosztują dyszkę, także też dwie wezmę. No i w tym momencie zainwestowaliśmy wszystkie nasze pieniądze. Jak widzicie, tu mamy taką zakładkę mecze. W niej możemy zobaczyć wszystkie zbliżające się w tej rozgrywce spotkania. W pierwszym meczu będziemy grali z ludźmi. O, ale będzie miazga! Ho, 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 ho. Nazywają się Mitteldorf Smashers. Co oni z Niemiec? Kurna. Naszymi rywalami w tych rozgrywkach też będą Camry, których nazwa drużyny to Podziemni Sędziowie. No i też tutaj mamy kolejnych podziemniaków z podziemi, którzy się nazywają Przeklęci Asasini, Mordercy. Także no, ciekawa grupa. Może się dziać. W drugim dniu będziemy grali właśnie z tymi Camry, w trzecim z podziemiami. Możemy sobie tą drużynę chyba tutaj obejrzeć dokładnie, kogo oni tu mają. Widać, tutaj na zielono się gościowi świeci, także to znaczy, że oni już coś tutaj, dużo linemenów mają. Także to będzie chyba raczej rzut i odbiór, ale no zobaczymy. Nie przedłużam już to dłużej, brzydko powiem. Okej, okay, prepare match. Aha, tu jest jeszcze taka opcja, display team. To dla czystej zajawki. Możemy sobie zerknąć, jak wygląda, jak prezentują się nasi gracze, nasza drużyna. Tu centaurowie widać się nie mieszczą. Ławki żadnej nie mamy, 12 na 16. Nasz minotaur już tylko pyta, grzeje. Drużyna chaosu, jak nic.
Okej, okay, przedłużam. Prepare match i zaczynamy te jakże ciekawe i krwawe rozgrywki. Mamy teraz tutaj takie ustawienia przedmeczowe i zgodnie z tym komunikatem mamy też 300 tysięcy przedmeczowego golda. Nasz przeciwnik nie ma nic. Za te tutaj dodatkowe pieniądze, to nie jest, pamiętajcie o tym, że to nie jest, nie są pieniądze z naszego skarbca, to jest oddzielna gotóweczka taka do wykorzystania przed meczem. Możemy sobie te z tych tutaj dodatkowych umiejętności wybierać, na przykład Extra Team Training kupuję za stóweczkę i dzięki temu moje drużyny, oczywiście te wszystkie umiejętności są tu opisane, ale dzięki temu w tym jednym, bo to wszystkie umiejętności są na jeden mecz, także w tym jednym meczu będę miał jeden ekstra przerzut. Tu jeszcze widzę Bloodweiser Babes, tak jak piwo, tylko z krwi. No i mogę dwie, także też bardzo chętnie. No i team training, nie mam już więcej gotóweczki, a nie, mam jeszcze stóweczkę, zatem jeszcze jeden team training wezmę. Dwa przerzuty, nie zaszkodzi. No i bierzemy podsumowanie tych przygotowań przedmeczowych. Widać, przeciwnik nie wykorzystał żadnych. My tu mamy dodatkowe trzy liderki, dodatkowy przerzut, także źle nie będzie. No i cóż nam pozostało? Bierzemy piłę w łapę i wychodzimy na murawę. Także go, go, House Rocket Balls. Start match. Widzimy tutaj ekran startowy, całkiem fajnie pokazany. Nasz tutaj krasnolud naprzeciwko człowieka. Fajne nazwy drużyn, wsparcie fanów. Tu te wszystkie dodatkowe umiejętności. Jak widać, mamy te dwa przerzuty. Mamy trzy liderki, on ma trzy, także tu i tak ma przewagę, chociaż my mamy te dodatkowe. Także to wszystko cały czas ma wpływ na te podliczenia. Ale nie będę tutaj więcej ględził. Za chwilkę przenosimy się na boisko. Chyba tutaj będziemy grali na boisku należącym do ludzi. Także zobaczymy. Jeszcze z nimi nigdy nie grałem. Zobaczymy, na czym oni tam stoją. Jaki mają stadion? Trochę ten loading trwa, nagadałem się tutaj, ale na szczęście się już skończył. No i zawsze przed meczem mamy takie wprowadzenie. Ja oczywiście włączyłem komentatorów, bo to ja jestem tutaj komentatorem, nie chcę, żeby mi przeszkadzali. Chociaż oni też mają niezłe teksty, także jeśli gracie w pojedynkę i w niczym to nie przeszkadza, to możecie śmiało sobie załączyć. Niech sobie w trakcie meczu gadają. Ale już nasze drużyny są na murawie. Jak widać, cheerleaderki na wilkach to są gobliny, a nie cheerleaderki. Nasi przeciwnicy jednak mają tam lepszą brygadę. Widać przynajmniej jakieś normalne kobiety. No ale cóż, gramy na wiosce wśród snopków, ale damy radę. Na początek meczu zawsze mamy losowanko. No, wezmę tutaj głowy, a raczej orła. No i przegraliśmy. Nasz przeciwnik wybrał odbiór. Zawsze jest to pokazane. Przed każdą turą, znaczy połową, czy tam po turnoverze możemy rozstawiać. Tutaj mamy zawsze spredefiniowane takie ustawienia, ale też w każdym momencie możemy sobie po swojemu tu ich porozstawiać, jeśli oczywiście naprawdę możemy. Jako że my będziemy kopać, to już tu nastawię swoją drużynę do podejścia. Ten tu nie może, niestety, goblinek. No myślę, że coś takiego niech będzie. Zobaczymy. Oczywiście jest tutaj opcja save. Możemy sobie to nazwać i używać to w każdym meczu. Ja tak ostatnio zrobiłem, to jest całkiem dobra opcja. Oczywiście tutaj specjaliści pewnie już widzą błędy w moim ustawieniu, ale ja się na razie tym nie martwię. Gram dla zabawy i żeby się nauczyć w to grać, by potem łoić dupska moim kumplom. Jeśli będziemy grać na hotseat jakiś turniej na przykład, a myślę, że będziemy, bo ta gierka jest całkiem spoko. No i cóż, możemy zaczynać. Mamy tu wszystko ustawione. Tu jeszcze sobie możemy włączyć, że będzie pokazywało nam wszystkie testy, wszystkie rzuty, które się dzieją. To jest fajne, bo te rzuty czasami szybko przemykają, a tu widać cały czas leci. Zresztą 35 sekund na podjęcie decyzji. To też jest dobre, bo w takiej turówce czasami można się zastanawiać godzinami, a tak nas czas pogania. Jeśli nie, to wykona komputer za nas tą akcję. No to dobra, akceptuję to ustawienie. I kopiemy. Kamerą możemy obracać, trzymając scroll i przesuwając lewo-prawo.
Scrollem oczywiście też możemy przybliżać, tu automatycznie też zmienia nam się kąt. Widać tutaj, ten ogr nie jest za przyjemny, ale ja mam 15 sekund, także nie będę przedłużał. Nasz kopacz ma tutaj opcję, jak widać strzałka się za nim porusza. Jest kursor z piłką, no i prawym myszki wykonujemy rzut. Od tego rzutu będzie zależało, jak się ten kopniaczek udał. No i teraz mamy 25 sekund na podjęcie kolejnej decyzji. Chociaż tutaj decyzji żadnej nie ma. To są właśnie te kick-off event. Zawsze po rozpoczęciu gry coś się dzieje. W tym przypadku drużyna odbierająca mogła się przemieścić graczem. Escape'em podczas tego możemy sobie manual kamera albo taką kamerę filmową. Widać teraz nasz przeciwnik wykonuje ruch. Ja tu za bardzo zrobić nic nie mogę, mogę się tylko przyglądać. To jest podstawowa taktyka. Ten gościu, który jest podświetlony, to jest gościu, tu się działa akcja, zaraz skrócę, wszystkiego naraz nie opowiem, ale ten gościu to jest gościu trzymający piłkę. Jak widać, sprytnie obstawili dookoła. O, i teraz tutaj nasz krasnolud znienacka powstrzymał wroga. Ten zaliczył glebę, a to się wiąże z tym, że kończy się jego tura. Także każdy ruch musimy planować tak, by nie przytrafiło się nic złego, by nasi pozostali zawodnicy mogli także swój ruch wykonać. Widać, klikając na jednego z graczy, możemy tutaj, jego siatka się pojawia, gdzie może iść, a tutaj już będzie wymagało tego dodatkowych rzutów, jeśli, czy się uda, czy nie. Tak samo tu, jeśli klikam, pokazane jest czerwone, wtedy jesteśmy w zasięgu tego i on może nam przyłożyć. Ale ja się ruszę tylko o jeden. Cyk, niech ten krasnoludek tam podejdzie. Tutaj, jeśli na przykład jeden z nich atakuje, to tutaj działają takie chainy, że ci obok, którzy są tak jakby blisko niego i też połączeni z tym, którego atakuje, też atakują. No ale w tym przypadku jest zawsze taka podpowiedź, nie wiem czy to tylko na easy czy nie. Pokazują się takie kosteczki, one są na czerwono, no to takie przewidywania, że raczej mi się to nie uda. A ja zrobię coś takiego, że podejdę tym krasnoludem tutaj. On będzie przy tej akcji służył jako wsparcie, a tym krasnoludem, to będzie ciekawa sytuacja, zobaczycie. Bo tym krasnoludem postaram się tutaj zaatakować. Podczas ataku mamy tutaj stręcz, znaczy zależy od jaka umiejętność jest brana pod uwagę podczas testu. Mamy wszystko wypisane, umiejętności dodatkowe tych, jeśli się uda ta akcja, to też są wykorzystywane. No i zawsze po rzucie, w zależności jakie umiejętności mamy, jaki to jest zawodnik, mamy albo jedną, albo dwie, albo trzy opcje na kościach. No i jeśli mamy trzy, mamy, prawda, większy wybór, bo w tym przypadku mamy opcję Attacker Down, czyli to mój zawodnik, bo on atakuje, zaliczyłby glebę, to nie jest dla nas dobre. No i mamy Defender Stumbles, czyli on będzie trochę oszołomiony i go odtrącimy, że tak powiem. Zawsze jest opcja Reroll, ale w tym przypadku to mi jak najbardziej wystarcza, ponieważ to wypchnie go za murawę. Tu mam jeszcze opcję, czy chcę tutaj podążać, czy nie, ale ja chętnie podejdę ten kroczek. No i oni mu przyłożyli, on nie to, że zaliczył glebę, zobaczcie, jeszcze go widownia skopała. Także fajna akcja na początek. Tutaj tych dwóch jest też. I ten krasnolud. A ten nie może, bo wtedy on ma wsparcie od tego wielkiego, także goblin zaatakuje. Udało się, ale to tylko popchnięcie. Zawsze po udanej akcji, w tamtym przypadku nie mieliśmy, bo on wylatywał za murawę, ale tu możemy wybrać, w którym kierunku go popchniemy i czy za nim podążymy. No oczywiście pójdę za nim. On zaliczył glebę, także miło, bardzo fajnie. Tu kolejny goblin na skrzydle też zaatakuje. Też mu się udało. Popchnę go tu do środka, żeby jak najdalej od tego z piłką. No i centaur. Najpierw może centaur. On tu za daleko nie podejdzie, ponieważ już będzie tutaj miał test. Także myślę, że tutaj wystarczy. Niech zawsze trochę ta defensywa przyblokuje. A ten będzie tutaj jako support, w razie jakby któryś z nich zaplanował, że podbiegnie, a ten mu poda. Myślę, że to nie najgorzej tutaj się prezentuje. Tutaj te krasnoludy za wiele zrobić nie mogą. Nie będę tutaj przesadzał, niech oni sobie stoją, ponieważ to się będzie skończyło dla nich tylko i wyłącznie glebą. Ten tu nie dojdzie. Aha, jeszcze właśnie nie powiedziałem, jest opcja Blitz. Widać taką żółtą gwiazdę. No i dzięki temu postać zblicowana, bo normalnie on by tutaj podszedł i już nie mógłby atakować, prawda? A jeśli ma Blitz, może
zaatakować tego zawodnika, ale ja pójdę tu na hardcora i spróbuję tego z piłką. Tylko jak widzicie po drodze mam tutaj dwa czerwone pola, czyli ten zawodnik będzie mógł dwukrotnie testować to, czy mnie powali, czy nie. A przyjrzyjmy się jemu. On dodatkowych umiejętności tutaj na szczęście nie ma, typu blok czy tackle, bo to by mnie już zupełnie załatwiło, także może mi się uda. Chociaż ten jest też wielki, no nie wiem, zobaczymy. Raz kozie śmierć. Widzimy, biegnie, raz przeskoczył, ale pokazał się dodge. No i on nie do końca przeskoczył, ponieważ 0 rzucił, a potrzebuje 5. Przerzut, no i się nie udał i straciłem kolejkę. Ale mniej więcej wszystkie czynności, które chciałem, to wykonałem. Jak widzicie, tutaj jeden się zabiera do podbiegnięcia. Ale całkiem nieźle tu są rozstawione. Tymi muszę zejść bardziej do środka, ale oni tam mieli co robić w poprzedniej turze. No tu dwóch na jednego. Cwaniaczki. Chociaż w poprzedniej turze to samo robiłem. A patrzcie, jak się rozbiegł. Ale zaraz go centrum tutaj sprowadzi na ziemię. Bo patrzę, że buja w obłokach. Sędzia jest tutaj śmieszny. Zobaczcie. Taki mały Gargamel. No i mam turnover. Chyba się któryś wywalił. Nie przyjrzałem się, przeoczyłem to. No i teraz kolejna ważna rzecz. Na początku kolejnej tury, jeśli on nad sobą nie ma takich gwiazdek jak ten, to znaczy, że może wstać. Także to jest pierwsza czynność. No ten akurat ma dodatkową umiejętność White Animal i jeśli nie rzucę tu 4 albo więcej, to po prostu nie będę miał nad nim kontroli, on sobie będzie dalej leżał. No i nie mam. Ale pamiętajcie zawsze o tym, że na początku tury, żeby powstawać tymi, którzy tak troszkę zmarnowani już są. Ten centaur wróci do defensu, żeby ten nie mógł tu zbyt łatwo przebiec. No i nie wiem, teraz nie wiem jak to rozegrać. Jeszcze może ten tu niech podejdzie, ale on tu ma jakoś... Aha, bo ten go blokuje, no tym nie będzie łatwo. No zaraz tu zrobimy porządek. Oby ten się nie wywalił, oj nie przemyślałem, bo wjechał tam na żółtą strefę. Ale na szczęście ten rzut się udał. Bo oby tu było nie za ciekawie. Może tym tego samego... To nie ryzykuje, ten nie ma. Mam nadzieję, że się krasnolud nie wywali. No i tak się też stało. Także tym goblinem, nie zwlekając dłużej, skoro krasnoludy już doszły. No ale w tej chwili nie za dobry rzut. Możemy tylko powalić siebie albo odepchnąć wroga. No a samo odepchnięcie to wiadomo, dużo nie daje. Ale pójdę, będzie wsparcie dla tego, bo goblin podszedł. Także może oni tutaj teraz już będą mogli zrobić coś więcej. Który tu najodważniejszy? No niech będzie ten. Nazywa się Farik, także spoko, rzut, no i tylko odepchnięcie znowu. Ale możemy na przykład go odepchnąć, a z nim nie podchodzić. Dzięki temu tymi zawodnikami będziemy mogli się... Aj, podszedłem, no ale to dobra. Jeden z nich wcześniej nie mógł, teraz już będzie mógł na luzaczku podejść. A podejdę tak, żeby przyblokować tych, że oni ruszając się dalej będą musieli spróbować, chociaż pewnie ich pierwszy ruch to będzie powalenie tego kmiotka. Ale zobaczymy. Tu podejdę dla wsparcia. I ten hobgoblin spróbuje tutaj szczęścia z tym gościem. No i się nie udało i stracę kolejkę. I to będzie chyba przyłożenie dla przeciwnika, ponieważ on tu na luzie sobie prosto pobiegnie. Miałem się jeszcze ruszyć tym centaurem, żeby tu przyblokować, ale chciałem się wstrzymać, ponieważ no może byłaby szansa powalenia tego gościa w ostatnim ruchu. A tak to właśnie mam turnover, ponieważ sam siebie powaliłem. No cóż, takie rzeczy też się przytrafiają. Tu po prawej na górze mamy, ile trwa jedna rozgrywka. Jest 16 tur, po 8 mamy przerwę. Także jeszcze kupa gierki przed nami, chyba to podzielę na części. No i co oni tu kombinują? Będę musiał tutaj wjechać, no nie ma innej rady. Wjechać centaurem i się nie czaić. A tu mi odepchnął krasnoluda. On ma też tu wsparcie, ale może coś się uda. Ten tu się rozpycha, wielgus. Ale zaraz go też powalimy. Niech tylko wsparcie nadejdzie w postaci tych dwóch krasnoludów z zewnątrz. Wyczyścimy tu ten teren. Goblin w międzyczasie może już wstanie. Może to się jeszcze uda. No najpierw trzeba zyskać piłkę, ponieważ no w kolejnej rundzie już jest mogiła. I nasz przeciwnik będzie miał przyłożenie. A tu o to właśnie walczymy. Te punkty, które tu na chwilę obecną mamy po zero, to są właśnie przełożenia. A ten skąd się wziął? Nie jest dobrze.
Najpierw dla... Fajnie, podejdę dla wsparcia, także krasnolud tylko tu. No i to jest najważniejszy atak w tym meczu. A raczej w tym początku meczu. Zobaczymy, jak teraz rzuty przebiegną. No nie za ciekawie, bo mogę, ale w sumie wykorzystam to. Może się jakoś uda. Mogę powalić albo siebie, albo ta opcja, że obydwoj pójdę na glebę. No cóż, poświęcę go, bo przerzut może się nie udać. Mogą wypaść dwie takie, także to nie będę ryzykował. Wybieram to, zaliczył glebę. Jak widać, piłka opada. Złapanie piłki w ręce wcale nie jest takie proste. Jak widać, te pokraki dwie nie mogły tego dokonać. I ta piłka poleciała aż tutaj. No ale jest turnover przez to, że padłem. Tego nie przemyślałem, także któryś z nich teraz złapie tą piłkę i po prostu wbiegnie na linię touchdownu z mojej strony. Także ten punkt i tak tu zdobędę. Nie wiem, czemu w ogóle rozgrywają grę tam, skoro to jest takie łatwe tu do rozgrania. No właśnie, tak jak widzimy. Pierwszy touchdown do wroga, także zadowolony tu zbytnio nie jestem. No ale cóż, nie można się poddawać, tu mamy jeszcze zawsze replay. Jak widać, wszyscy gleby dookoła, ten sobie tylko podbieg. No, to trzeba im jedyne przyznać, że mają całkiem spoko cheerleaderki. Kolejny rzut, przeciwnik. Nas tutaj nieźle rozpracował. No tak naprawdę to mój błąd. Nie przemyślałem sprawy i zaliczyłem glebę. Chociaż lepszego wyjścia tam nie miałem, także i tak już bym nic nie wskórał. No i teraz do odbioru zrobimy inaczej. Tego wielkiego niech on przecież tu z tym walczy. To był mój błąd w tamtej rundzie. Trzeba brać, wybierać zawsze wnioski. Co ja teraz powiedziałem? Nieważne. Ale będziemy łapać, także... Goblina najchętniej bym przedstawił tu, ale nie mogę między tymi strefami. No dobra, nie będę tutaj więcej. Odbiór trochę zmieniony, akcept. No i zobaczymy. Niestety skuty montażysta podczas montażu pogubił dalszą część tego materiału, także ten odcinek traktujcie jako typowy tutorial, wprowadzenie do rozgrywki i wytłumaczenie, co z czym się je. No i w kolejnych odcinkach postaram się przedstawić mecze w nowej kampanii, ponieważ no tak jak mówię, to niestety pogubiłem. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli tak, subskrybujcie kanał, łapkujcie. No i zapraszam was do obejrzenia meczy, które przygotuję w przyszłości. Do usłyszenia.